W Piotrkowie, tak jak i w kilkudziesięciu innych miastach w Polsce, powstanie SOWA, czyli Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności. Poinformowali o tym podczas spotkania zorganizowanego w piotrkowskiej mediatece minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek, prezydent Piotrkowa Krzysztof Chojniak i dyrektor Centrum Nauki Kopernik. Spotkaliśmy się dzisiaj w mediatece w Piotrkowie Trybunalskim po to, żeby być świadkami i uczestniczyć w podpisaniu przez pana ministra Wojciecha Murdzka, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, decyzji o ulokowaniu pierwszej SOWY, zobaczmy co to jest, właśnie tutaj w mediatece. SOWA to jest skrót, rozwinięcie tego skrótu brzmi strefa odkrywania, wyobraźni i aktywności. Będzie to przestrzeń edukacyjna i naukowa, w której wszyscy zwiedzający, a zwłaszcza ludzie młodzi, będą mogli samodzielnie przeprowadzać eksperymenty. Do 2023 roku ma ich powstać w całej Polsce aż 32 w Mediatece 800-lecia w Piotrkowie już wiosną przyszłego roku. Trzeba naukę pokazywać w taki sposób, żeby ona wciągała niepostrzeżenie w te wiry szukania, dochodzenia do prawdy, eksperymentowania, bo to jest rzeczywiście ten język, którym chcemy docierać szeroko do społeczeństwa. Eksponaty zostaną w całości zaprojektowane i zbudowane w Centrum Nauki Kopernik. Towarzyszyć będzie temu strefa aktywności, której motywem przewodnim będzie hasło "Myślisz lepiej niż myślisz". Będzie to przestrzeń, w której zwiedzający mogą rozwiązywać problemy poprzez konstruowanie i budowanie. Nie dostaniemy tam podręcznikowej wiedzy, ale będziemy mogli samodzielnie odkrywać świat. Strefa odkrywania wyobraźni i aktywności, ale dobrze ta nazwa opisuje to, co będzie się działo w środku. To, co słyszymy, nie wiem, czy Państwo widzą, cała grupa skupiła się przy jednym stole. Otóż te dzieci uczą się w tej chwili matematyki z własnej nieprzymuszonej woli. Żaden nauczyciel nad nimi nie stoi, nie każe im uczyć się matematyki. Prawdopodobnie nie wiedzą, że się uczą matematyki. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik podpisały umowę na stworzenie miejsc popularyzujących naukę SOWA, czyli przypomnijmy, strefę odkrywania wyobraźni i aktywności, które mają zainteresować młodzież nauką. W czwartkowym spotkaniu w mediatece uczestniczyli też m.in. wicewojewoda Krzysztof Cieciura i wiceprzewodniczący Rady Miasta w Piotrkowie Ludomir Pęcina.